trenerze, wielka prośba o pańską ocenę dzisiejszego spotkania. No, mecz walki. Wyciągnęliśmy wnioski z ostatnich meczów z GKS-em Katowice. Zagraliśmy dzisiaj inaczej. Najważniejsze, że skutecznie. Bardzo się cieszymy. No i powoli będziemy wracać do Rzeszowa. Naprawdę bardzo się cieszę. Może tego nie widać po mnie, bo gdzieś próbuję tonować emocje, ale dziękuję zawodnikom za to, że wierzą. Za to, że umieją i za to, że dążą do celu. To jest fajne i budujące. No, jeszcze jeden krok został, tak? Na to czekamy. No, cena spotkania to wiadomo, no miało mecze barażowe. Jeden mecz tylko, nie tyle, bo mecz i rewanż to też inaczej, a chcieliśmy wygrać, no, chcieliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ta szala tych bramek przeszła w naszą stronę, no, ale nie daliśmy rady, no. Nie daliśmy rady, po prostu staraliśmy się jak mogliśmy, ale rywal wykorzystał nasze błędy. I banalnie rzecz biorąc, no zwyciężył. Tutaj nie ma co mówić o zwycięstwie czy niezwycięstwie, zasłużonym czy niezasłużonym. Po prostu no, niestety nie daliśmy rady i na pewno jesteśmy wszyscy bardzo tym faktem zasmuceni i bardzo nam przykro. No ale coś przez ten rok, wydaje mi się, wypracowaliśmy na tyle mocnego, że będziemy mocniejsi, jeśli chodzi o w momencie, kiedy wrócimy do zajęć i do zbudowania samej kadry. Na pewno nie będzie nas czekało zmodernizowanie tej kadry o 90%, a na pewno mniejszy procent. I to będzie ta siła, która, mam nadzieję, już niedługo, bo za chwilę zaczniemy przecież nowy sezon, to będzie ta siła, która da nam tą możliwość, aby w przyszłym sezonie już tak bardziej świadomie, bo tutaj jednak byliśmy trochę można powiedzieć złapanki. To jednak była drużyna, której ja praktycznie w ogóle nie znałem. Wydawało mi się, że trochę dłużej nam zajmie czasu, niż się usadowimy mocno w tabeli. Chcieliśmy być w barażach, ale nie przypuszczałem, że będziemy mieli szansę i to dużą, tą ligę w ogóle wygrać, bo nie byliśmy na pewno na przestrzeni całego sezonu zespołem słabszym niż Łęczna i Widzew, ale nie byliśmy na pewno też zespołem od nich lepszym i też dlatego dzisiaj niestety jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że wszyscy na pewno będziemy, kibice, zarząd, działacze, wszyscy ludzie związani z klubem, na pewno będziemy smutni przez jakiś moment czasu, ale tak z perspektywy jakby globalnej oceny tego wszystkiego, to wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, za te 10 dni wrócimy dużo, dużo mocniejsi, z ogromnym doświadczeniem, znowu bolesnym, ogromnie bolesnym dla GKS-u Katowice, ale jestem tu i wydaje mi się, że ludzie, którzy są dzisiaj w GKS-ie Katowice, chcą, aby te fatum odwrócić. Być może to już najbliższy sezon, także wiem, że dzisiaj jest ciężko, mi też bardzo. Dziękuję wszystkim za paręnaście miesięcy fantastycznej pracy w momencie bardzo trudnym z różnych względów, pandemicznych też. Jesteśmy mocniejsi niż 14 miesięcy temu, aczkolwiek dzisiaj na pewno zbici. Dzięki. Spotkanie, tak jak przewidywaliśmy, wiedzieliśmy, że żeby tutaj wygrać na Bukowej, musimy się wspiąć absolutnie na swoje wyżyny, swoich umiejętności. Gieksa bardzo wysoko postawiła poprzeczkę. To ona grała piłką, to ona miała więcej z gry, natomiast nasze kontry były bardzo groźne. Parę razy gdzieś tam dosyć mocno się zakotłowało. W drugiej połowie wykorzystaliśmy stały fragment gry. Gdzieś tam widzieliśmy, że GKS z Katowice bardzo wysoko ustawia tą strefę i chcieliśmy dokładnie zagrać tak, jak zagraliśmy tą piłkę na 2-0. Bardzo się z tego powodu cieszymy. I co? Walczymy dalej, jeszcze nic nie wygraliśmy. Przed nami bardzo ciężki finał na Rysowi. Oczywiście marzenie kibiców stali Rzeszów było takie, żeby spotkać się z Rysowem. Mamy ten mecz i w naszych tylko nogach i głowach, żeby to spotkanie wygrać. Znaczy, co ty dużo mówisz o meczu? No, myślę, że wynik wskazuje i tyle. Mogę tylko powiedzieć, że dobrze wyszliśmy w mecz, ale nic to nie dało, bo straciliśmy głupią bramkę, zresztą jak dużo wcześniej innych. I cóż, no, ciężko gdzieś tam było sforsować obronę Stali. Drugi stały fragment, drugi gol i tyle. I się żegnamy tak naprawdę
z następnym meczem i zaczyna się wszystko od nowa tak naprawdę, więc nic więcej tutaj już chyba nie dodam o meczu.